Cześć, w tym odcinku chciałbym opowiedzieć trochę, jak zwalczyć mącznika szklarniowego oraz co to jest w ogóle ten mącznik szklarniowy. Mącznik szklarniowy jest to pluskwiak, nazwany też białą muszką, który występuje generalnie głównie w uprawach kapust, ale może on w przypadku braku roślin żywicielskich atakować również inne rośliny i warzywa i ozdobne, np. truskawki, lwią paszczę, cykorie i tak można wymieniać i wymieniać. Siedzi on również na chwastach. Jego szkodliwość polega na tym, że wysysa on soki, powoduje, kiedy on bardzo soków dużo wyssie, powoduje, że liść żółknieje, a kiedy zrzuknieją wszystkie liście, wiadomo, roślina obumiera. Także jak go zwalczyć? Generalnie nie da się go zwalczyć, szczerze powiedziawszy. Można go oczywiście zmywać gąbką, jednak to jest dosyć upierdliwe, ponieważ jak ja mam tu na przykład 130 kapust na tym polu, to teraz każdy liść jakby miał zmywać gąbką, no to trochę nie za bardzo. Ale jest jakaś jedna rzecz. Druga rzecz to jest odkurzanie go odkurzaczem, wciąganie go przez odkurzacz. No ta metoda jest dosyć skuteczna, bo mącznik generalnie nie udaje mu się uciec. Na przykład jak się robi oprysk albo zmywa się gąbką, to w dużej części udaje się i tak uciec. On truwa, jak widzicie. On po ruszeniu, zobaczcie, on się ratuje i ucieka. No i odkurzacz też jest dosyć skuteczny, jednakże można nim uszkodzić sobie liście. Więc też taki nie za bardzo. Oczywiście można go pryskać też chemią, na przykład moskwidanem albo karate, ale ten owad niestety należy do takich szkodników, które się uodparniają na chemię. Tworzą tak zwane rasy odporne. Dlatego nie polecam w ogóle kupować tych środków chemicznych, ponieważ on później sobie i tak nie będzie z tego nic robił. Następną kolejną rzeczą są tablice lepowe, żółte tablice lepowe. Są one skuteczne, jednak przy tej pladze, co ja na przykład tutaj mam, w ciągu 5 minut potrafią się całe zapełnić. Także to też niezbyt. Oczywiście można jeszcze próbować pryskać ekologicznie z tytoniu, z sody i z wrotyczu pospolitego. Też jest dosyć skuteczne. Dużo owadów właśnie po takim oprysku ginie. Jednak wiadomo, też połowie się udaje ten uciec. Ale dosyć skuteczny jest. Kolejna rzecz to jest introdukowanie dobrotnicy szklarniowej. To już jest takie bardziej dla profesjonalistów. Dobrotnica szklarniowa to jest taki owad, który jest właśnie drapieżnikiem, który właśnie poluje na mącznika szklarniowego. Jednak to już, jak mówię, to już jest jak już naprawdę ktoś ma bardzo duże uprawy. Nie wiem nawet, czy da się kupić. Wydaje mi się, że chyba da się ją zamówić tam i ten jaja przez internet, ale nie wiem. Następna rzecz to jest mydło. Już wam pokazuję, o co mi chodzi z tym mydłem. A mianowicie chodzi o takie mydło ogrodnicze. Zwykłe chyba też może być, ale takie mydło to jest dosyć skuteczne, o zapachu czosnku. Działa jeszcze odstraszająco. Oczywiście te wszystko rzeczy, co wymieniłem, tak naprawdę, no nie wiem, z wyjątkiem odkurzacza i zmywanie gąbką, można zastosować, nie, i tablic typowych można zastosować również na mszyce. Także, no i takie mydło jest dosyć skuteczne. Jednak najskuteczniejszym, moim zdaniem, środkiem jest to oto taki środek, który się nazywa Siltak EC. Jak widzicie, on eliminuje praktycznie wszystkie rodzaje szkodników. Jest bezpieczny dla pszczół, nie zawiera chemicznych pestycydów. Zaraz wam przeczytam, o co z nim dokładnie chodzi. Bo to nie jest taki zwykły środek chemiczny, jak na przykład Mospilan czy Karate. To jest zupełnie coś innego, już wam czytam. Siltak EC zawiera w swoim składzie polimery silikonowe. Po rozcieńczeniu w wodzie i wykonaniu oprysku związki te bardzo szybko i dokładnie rozbywają się na żyjących szkodnikach. Następnie tworzą swoistą strukturę przez blokowanie mechanicznych funkcji życiowych szkodników, powodując ich wygnięcie. Siltak EC nie zawiera żadnych substancji aktywnych, konwencjonalnych, chemicznych środków ochrony roślin. Nie zwalcza szkodników poprzez toksyczne oddziaływanie. Eliminuje szkodniki tylko w sposób fizyczny. No i powodują przede wszystkim to, że te szkodniki się nie uodparniają na chemię. I to jest właśnie bardzo duża zaleta. Można powiedzieć, że on jest taki jakby ekologiczny. Z tego co zauważyłem, bardzo dużo właśnie szkodników, jeśli się dobrze trafi, pryskając kapustę, bardzo dużo już po nim ginie. Pryskają również tam mszyce. Nawet mrówki od niego giną. Także no, myślę, że jest dosyć skuteczny. Jednakże po te wszystkie metody, jednakże po jednym, dwóch dniach, nawet po paru godzinach, ten mącznik z powrotem nalatuje, pojawiają się nowe osobniki. Dlatego najlepszym sposobem
na zapobieganie właśnie atakom tego mącznika jest przykrycie takich kapust agrotkaniną. Ja tu mam odkryte, bo mi wiatr odkrył. Będę musiał teraz spryskać właśnie i będę musiał spryskać i założyć od nowa i czymś tym trzeba jakimiś kamieniami tutaj ten, żeby to są dwa paliki, jest poprowadzony sznurek i na to idzie agrotkanina. Tylko trzeba pamiętać, żeby właśnie przykryć to czymś, żeby wiatr nie podwiewał tego. No i to jest tak na razie najskuteczniejsza metoda w ogóle, jaką można stosować. Generalnie ona chroni generalnie przed również tymi bielinkami kapustnymi, pchołkami, także też jest fajna. Inne szkodniki też właśnie pomaga. Jak widzicie, mam tu nawet już. Chwileczkę. Tu nawet mam posadzony wrotycz pospolity, ale na sobie totalnie nic z tego nie robię, że tu rośnie sobie wrotycz, który jest trujący. Pszyce sobie na przykład są już uodpornione na ten wrotycz. Nie wiem jak z mocznikiem, podejrzewam, że też jest uodporniony na niego. A nie, mam tu też tę bazylię posadzoną, żeby odstraszało. Majeranek, ale one są totalnie nic z tego nie robią, że tutaj te zioła rosną. To tak naprawdę ta bazylia rośnie w tej kapuście i obok sobie siedzi ten mącznik, także on w ogóle ma wywalone na to, że tu są jakiekolwiek rośliny, zioła posadzone, które wydzierają intensywny zapach. Także mówię, największy ten skuteczność ma agrotkanina, nie? Najbardziej można ochronić nią przed tym mącznikiem. I tak naprawdę wydaje mi się, że nawet nie, jak ktoś ma ten, nie da się uprawiać nie da się uprawiać kapusty bez agrotkaniny tak naprawdę. W przypadkach takich, jak ktoś ma tam hektary, to wiem, że tam czytałem, że na przykład oni używają Mosplinan, tylko ten Mosplinan jest 10 razy 10 razy jest mocniejszy jakby robiony. I ta kapusta praktycznie cała jest, w tej kapuście cała jest, sama chemia jest w tej kapuście. I to też tak nie za bardzo potem, żeby do kogoś jadł. Także mówię, agrotkanina najlepsza. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, chyba najdłuższy odcinek, ale nie wiem. No i do zobaczenia. Jeszcze raz wam pokażę te środki. Taki oto środek, no mówię, on jest najskuteczniejszy, z tego co ja zauważyłem. No i to mydło jest to tak naprawdę tuż za nim, nie? I to też nie tylko to na mszyce działa, na inne też owady, nie? Właśnie bardzo fajne. No dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Cześć.